Cześć, dzień dobry, hello, Andrzej Stebelski, Słupsk. Witam Was i zapraszam do następnego spotkania z płytą winylową na lato. Jak wiemy, lato ciąg dalszy trwa i to naprawdę nieźle. Wrzesień, dzisiaj 1 września byłem w Ustce na plaży za 2,5 godzinki i było nie najgorzej, żeby tylko nie ten zimny wiatr ze wschodu. Słońce dopisywało, ale trochę chłodno. Ale nic, w środę ma być lepiej. Dobrze, nie jesteśmy tutaj po to, żeby mówić o pogodzie i o wrażeniach, ale po to, żeby zaprezentować płyty, które znajdują się już w sklepie Popmaster Record Shop w Słupsku oraz na stronie internetowej popmaster.pl, ale jak ktoś lubi klawiszować tam, no to www.popmaster.pl. Dobrze, zaczynamy. Zaczynamy od czego? Zaczynamy od pani, która chyba w 1988 wydała swój album pierwszy. Drugiego albumu nie znam, a zapewne też wydała, bo ten się cieszył wielką popularnością. 88 trafiony, zatopiony. VEA wytwórnia, czyli Warner Elektra Atlantic. Jeśli ktoś widzi na płytce napis VEA, to znaczy, że to trzy wytwórnie się złożyły na tą płytę. W tym przypadku Warner Bros., Elektra i Atlantic Records. Ok. Tanita Tikaram, Axin Heart. Pierwsze tłoczenie. Dlaczego? Chociażby po tym, że już nie trzeba płyty wyciągać, sprawdzać, tylko po tym, że mamy tu nalepkę, która informuje, że zanim album się pojawił, to wyszły single, które po prostu promowały ten album. A jakie to single? Twist in My Sobriety, Cathedral Song i oczywiście Good Tradition. Good Tradition. Ok, Tanita Tikaram. Po Tanicie Tikaram w sklepie pojawiła się też Tracy Chapman, Crossroad, Tracy Chapman, Lyric and Close, płycie są jeszcze dodatek, teksty po francusku, włosku, hiszpańsku, niemiecku, no i oczywiście po angielsku, pokażę Wam zresztą, czyli mamy tak, koperta, inner sleeve, tak to wygląda i tak powinno być i to wszystko, ale Tracy Chapman dodała jeszcze folder i tu mamy teksty w tych językach, które wymieniłem, czyli włoski, francuski, niemiecki i hiszpański. Tak to wygląda w oryginale. Czyli oprócz muzyki teksty tutaj bardzo istotną rolę odgrywają w tym albumie, dlatego jest w pięciu językach, a nie w jednym. Ok, Linda Ronstadt przedstawia Arona Neville'a. Cry like a rainstorm, howl like the wind. Tak to chyba należy przeczytać. Tutaj jest to. Aaron Neville, Linda Ronstadt. Mieli jakiś olbrzymi przebój. Zapomniałem jak to się nazywało. W każdym razie pamiętam, że mieli fantastyczny przebój. Ok, The House Martins, The People Who Grind Themselves to Death. Ludzie, którzy doprowadzają siebie do śmierci. Tak to chyba należałoby przetłumaczyć. No, głowy bym nie dał uciąć. To jest ten facet, jak on się nazywa, Paul Heaton, który Beautiful Soft śpiewa. To między innymi też, założył Beautiful Soft i między innymi The House Martin też. Ok, Randy Crawford, Secret Combination. Fantastyczna pani, fantastyczny głos, fantastycznie zaśpiewana płytka z fantastycznymi przebojami. You Might Need Somebody i chociażby Rainy Night in Georgia. Zresztą ma tak fantastyczny głos, że użyczyła, nie wiem jak teraz, jak w tym momencie, ale nagrywała te płytki, czyli lata 80., 70. Tak fantastyczny głos, że użyczyła swego głosu dla zespołu Crusaders i tam zaśpiewała Street Life albo Street Lights. Nigdy nie pamiętam. Jak słucham, to trudno mi się zorientować, czy Life, czy Lights, ale Street Life podejrzewam, że uliczne życie. Ok, ta pani to jej pierwszy album. Album się nazywa Kaylee. Kaylee Minogue i jej album Kaylee. Pierwsze tłoczenie, bo naklejeczka, także na 99,9% pierwsze tłoczenie. Naklejka informuje, że single Delcomotion promował ten album. Single Delcomotion. Tak sprawdzałem, Locomotion druga pozycja. Także chyba pierwsze wyszło Locomotion, później singielek wyszedł I Should Be So Lucky, bo to chyba jeszcze większy przebój niż Locomotion.
A na końcu mamy coś w duecie? Nic nie mamy w duecie. A szkoda, a szkoda. No dobrze. Teraz mam album Barbary Dickinson. Album nazywa się The Barbara Dickinson Album. Pięknie się album nazywa. Album nazywa się album. Ok. Spinners. Can't shake this feeling. Nie potrząsaj tymi uczuciami. I grupa Spinners. Poziom 44. True Colors. Prawdziwe kolory i level 42. Pamiętam, mieli koncertować w latach 80. w Polsce. Koncert odwołany z błahego powodu. Po prostu bilety się nie sprzedały. Niesamowite. Ok, Paul Young, no Parles. I też mamy do czynienia z pierwszym tłoczeniem. Widzimy po naklejce, która informuje, że ten album zawiera, zawiera piosenki, które wyszły na singlach wcześniej. Come Back and Stay. Love of the Common People, Wherever I Lay My Heart. Okidoki. Teraz Powrót Siedmiu Wspaniałych. To nie ma nic związanego z westernem Siedmiu Wspaniałych, fantastycznym westernem, gdzie naprawdę siódemka fantastycznych aktorów, między innymi Bronson Charles grał, między Lee Marvin grał. A tu mamy Siedmiu Wspaniałych, ale piosenkarzy. Trzech z grupy The Supremes i czterech The Four Tops. Supremes, Diana Ross i Four Tops. Mamy trzy panie i czterech panów. Siedmiu wspaniałych i śpiewają swoje funkowo-soulowe kawałeczki. Teraz Phil Archarch. Gość artystyczny Jim Witherspoon i Companions. Companions. Towarzysze. Przyjaciele. No, towarzysze chyba jednak bardziej. Ok, David Grassin i Cinemagics. Nie znam płyty. David Grassin, coś mi się kojarzy. Nie jestem do końca pewny, czy... Ale myślę, że znam coś, nie coś. Aha, David Grassin z londyńską symfoniczną orkiestrą Cinemagic. Ok, teraz James Ingram. Never Felt So Good. I jego album. Teraz trochę popu, Eurasure, Wonderland, okładeczka matowa, wytwórnia Mute Records, 125, Eurasure, Wonderland, międzynarodowe wydanie, 125, ble ble ble, z tym, że tutaj mamy lakierowaną okładeczkę, tu mamy matową okładeczkę, ale tu mamy, zdaje się, że pierwsze tłoczenie, nie mamy kodu kreskowego, a to mamy już późniejsze tłoczenie. Mamy kod kreskowy, czyli barcode po angielsku. Ok. Jeszcze raz. Eurasure Cirque. Circus. Tu mamy okładeczkę matową może, taką no matową, trochę delikatnie lakierowaną, ale z taką dziurką jeszcze. Tak. To można tak włożyć. Można tak włożyć. O, coś się zacina. Ok, teraz grupa Coconuts, Don't Take My Coconuts. Jeszcze nam pozostało parę płyt, a tu między innymi Sheena Easton i Best Kept Secret. To ta pani, która pracowała od 9 do 5, working from 9 to 5. Teledysk, jak pociągiem jechała do pracy, pamiętam, bardzo dawno temu to było. Tu może tak, Whitney Houston. I pierwszy album, 85 rok, pod tytułem Whitney Houston. A tu mamy Whitney Houston i jej drugi album, 87 rok, obydwa wydała Arista Records. I album pod tytułem Whitney. Jeszcze nam pozostał Visage. Visage. I pierwsza piosenka na albumie Visage, a ostatnia Fade to Grey. Fade to Grey na pierwszej stronie. Teraz jeszcze Fine Young Cannibals, The Rough and the Crooked. I mamy przebój, ona doprowadza mnie do szału. Skąd ja to znam? She Drives Me Crazy. A Good Thing, bardzo fajny. Don't Look Back, Tell Me What, It's OK. I tak dalej, i tak dalej. Jeszcze zostało nam, co? W sumie muzyka klasyczna. Na wesoło, na popową nutę. Rondo Veneziano Scaramucce. Rondo Veneziano Misteriosa Venezia.
Rondo Veneziano, zdaje się, że to jest składek Venezia 2000, powiedzmy, nie wiem jak po włosku jest 2000. I jeszcze raz Rondo Veneziano, Fantazja Veneziana. I totalnie na zakończenie kolega Kylie Minogue z tego samego okresu, który zaśpiewał Whenever You Need Somebody, kiedykolwiek będziesz kogoś potrzebowała. Rick Astley, PWL wytwórnia, wydana przez RCA, ok, dystrybuowana. Dziękuję za oglądanie, zapraszam Was do następnego odcinka z płytami winylowymi, a tam dalszy ciąg podobnej muzyki co dzisiaj. Także na razie, trzymajcie się, hej. Mam nadzieję, że pierwszy tydzień w szkole i w pracy udał się, że naprawdę, że był pozytywny. To trzymajcie się pozytywnie, do widzenia.